Kandydatka na prezydenta Tarnobrzega, Bożena Kapuściak, podczas konferencji prasowej zaprezentowała kolejne punkty swojego programu wyborczego. Jaki ma pomysł na oświatę? Dzieci i młodzież to przyszłość Tarnobrzega, dlatego tak ważne jest zapewnienie im dobrego wykształcenia i przygotowanie ich do dorosłego życia. Kandydatka Komitetu Wyborczego Wyborców dla Zgody i Rozwoju Tarnobrzega chce zadbać o tarnobrzeskie żłobki, przedszkola, szkoły oraz instytucje oświaty, sportu i kultury, które stwarzają warunki dla rozwoju i kształcenia młodych Tarnobrzeżan. Jak sama mówi, w tej dziedzinie ma największe doświadczenie. Jako prezydent miasta zadbam o każdego ucznia. O ucznia zdolnego, tworząc stypendia dla najzdolniejszych uczniów, a dla uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych zajęcia wyrównawcze. Zadbam również o takich uczniów, którzy będą w trudnej sytuacji materialnej. Zadbam również o to, ażeby były dobre świetlice i dobre stołówki. Zadbam, żeby była dobra opieka stomatologiczna. Będę również dbać o szkoły zawodowe, szczególnie o tworzenie klas patronackich. Bożena Kapuściak zamierza wprowadzić program Ucz się w Tarnobrzegu, dofinansowanie do biletów dla uczniów i darmowe podręczniki w szkołach zawodowych. W swoich planach nie zapomina o nauczycielach i dyrektorach. Zadbam o to, żeby współpraca układała się w szkole i między nauczycielami, i żeby dyrektorzy byli zadowoleni ze swego zarządzania. Będę promować dobrych nauczycieli, takich, którym leży dobro na sercu każdego dziecka, żeby swoją pracę traktowali jako pasję, żeby każdy dyrektor mógł być promowany z tego, żeby dobrze zarządzał szkołą. Kandydatka na urząd prezydenta zapewnia, że nadal będzie inwestować w infrastrukturę placówek oświatowych i ich doposażenie, dostosowując je do potrzeb osób niepełnosprawnych. W tych działaniach będą wspierać ją koleżanki związane ze środowiskiem pedagogicznym, kandydatki do Rady Miasta Tarnobrzega, które oficjalnie zaprezentowały się podczas konferencji prasowej. Są to Joanna Olech, kandydatka Komitetu Wyborczego Wyborców dla Zgody i Rozwoju Tarnobrzega w okręgu numer 2, Dominika Kliza i Teresa Biela, startujące z okręgu numer 1 oraz Agnieszka Walska, kandydatka z okręgu numer 4.